Świętego. Pan z Wami i z Duchem Twoim. To dni życiu każdego człowieka wyjątkowo. To chwile wyjątkowo. To im się święty wyjątkowo. Obecna msza święta jest taką wyjątkową mszą świętą, chociaż jest kontynuacją pewnej tradycji. Zawsze 4 maja odprawiana jest msza święta z intencji straży pożarnej i tej zawodowej i tej ochotniczej. Bo dla strażaka, dla autentycznego mundurowego, wojskowego, Bóg, honor, ojczyzna to szczególne słowa. Witam wszystkich zgromadzonych na tej wyjątkowej mszy świętej. Nie wiem, czy będę się miał zachować, bo nie jestem w mundurze, bo widzę, że wielu z nas jest w mundurach. Ja mam wprawdzie też mundur, ale jest zakryty. Po prostu tam na to jest też mundur. I ludzie chętnie widzą księdza w sutanie, niż bardziej w sutanie niż w cywilu. Ale myślę, że podpatrując raz będę umiał się zachować na tej mundurowej mszy świętej. Pragnę bardzo serdecznie powitać wszystkich zgromadzonych przedstawicieli Sejmu. Prosuję pana posła Wodę, przedstawiciela komendy powiatowej zupełniej, który reprezentuje Wojsko Polskie. Nasza parafia ma szczególny tytuł, by blisko żyć z Wojskiem Polskim poprzez księdza pułkownika Zbigniewa. Witam starostę Bochyńskiego, pana wójta naszej gminy, pana przewodniczącego. Może jest jeszcze wiele dostojnych gości, bo tym bardziej całym sercem witam. Ale w sposób szczególny pragnę powitać strażaków, którzy mają dzisiaj pierwszeństwo z racji swego patrona świętego Floriana. Witam poczty sztandarowe, orkiestrę z Żegociny i wszystkich tych, którzy pragną modlić się w intencji strażaków z naszej gminy i pracujących gdziekolwiek na terenach naszej ojczyzny. Dzisiaj jest taka okazja, aby poprzez modlitwę wyrazić Panu Bogu wdzięczność za to, że mamy strażaków i że to mamy takich strażaków. Pan Bóg dał Wam inne warunki niż Waszym przyjaciołom sprzed lat. Remizy były inne niż dzisiaj, remizy strażackie. Sprzęt był inny 100 lat temu niż dzisiaj. Ale i ludzie byli inni kiedyś niż dzisiaj. Bądźcie dzisiaj szczególnie wdzięczni Bogu za to, że Wam przyszło żyć w lepszych warunkach. Starajcie się żyć tym, co czym żyli Wasi pradziadowie, dawni strażacy. Kiedy 20 lat temu
jest pełna bez 80 dni. Przeżywaliście setną rocznicę istnienia Straży Pożarnej w Żegocinie. Była księga pamiątkowa. I do tej księgi pamiątkowej wpisywaliście swoje nazwiska pod budowę nowej remizy. 20 lat temu, właśnie z okazji setnej rocznicy powstania Straży Pożarnej w Żegocinie, wmurowano kamień węgielny pod nowy budynek. Jakże on jest inny ten, niż kiedyś był. To oczywiście zasługa organizatorów, strażaków, ludzi, ale ukochani, co by było, gdyby Bóg nie dawał nowych myśli, nie był inicjatorem, natchnieniem i nieustannym wsparciem? Dzisiaj bądźcie wdzięczni za to, co się dokonywało i dokonuje wśród waszych szeregów. Remizy ochotniczych straży pożarnych od dziesiątków lat stanowiły kolebkę życia religijnego i kulturowego wsi. Były ostoją polskości w czasach zaborów i wiary w minionych czasach totalitaryzmu. Bądźcie panowie strażnikami tych wartości. Bądźcie strażnikami.
Pańskie oraz za błogosławieństwo Boże i oprawcę świętego Floriana dla wszystkich strażaków i wyrodzin. Gdyż dzisiejsza uroczystość ma również charakter obchodów innego dnia strażaków. Koncesjowy również na czele z komendantem gminy PSP z kosztami sztandarowymi złożyły kwiaty pod figurą świętego Floriana. Okay. Serdecznie proszę obecnie, bo przechodzimy na najważniejszej części. Księdza proboszcza parafii Żegocina o dokonanie poświęcenia samochodów strażaków. Panie Boże, Ty stworzyłeś świat i wszystkiemu nadałeś wewnętrzny ład i porządek. Elementy Twego stworzenia służą człowiekowi i utrzymują go przy życiu. Ogień daje nam ciepło i światło, to kim żelazy są złoto. Ale może być też zagrożeniem dla człowieka i innych stworzeń, dla dobytku ludzkiego i wszelkiego innego dobra. Szczerz ludzi, którzy będą się tym celem posługiwać jako sprawacji sprawą służbę dla wspólnego dobra. Zachowaj na to wszystkim, na wszystkich gotowieniu do czterech współpracy, braterskiej pomocy i służby bliźnim przez Chrystusa Pana naszego. Dziadkowi za dokonanie poświęcenia. Ksiądz kapelan wojewódzki Władysław Kun poprawia to. Ksiądz kapelan gminy strażaków Stanisław Szczygieł. Dziękuję bardzo. Obecnie wójt gminy Bezpieczności Naczelnika OSP Żegocina Rozwala Żegowskiego dokona ceremonii przekazania samochodu. Niech Wam służą dobrych i złych chwilach. Niech się Wam szczęści. Dziękuję. Naczelnik OSP przekaże kierowcom samochodów, którzy uruchomią samochody, włączą sygnały i dokonają ceremonii technicznej. Związku.
powitać przybyłych i swoimi gości, którzy zaszczycili nam swoją obecność. Najpierw pragnę powitać duchu starza w imieniu tego odcina. Witam księdza posła na Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, pana Wiesława Wody, zawsze uczestnicy naszych uroczystości. Witam przewodniczący księży Głosowa, księdza kapitana Władysława Kulika, kapitana wojewódzkiego strażaków w Krakowie, proboszcza naszej wielkocińskiej parafii księdza Leszka Widziana. Panie burmistrzu księdza Stanisława Ścigła, naszego kapelana, proboszcza parafii w sąsiedniu. Bardzo dziękuję. Proszę o chwilę cierpliwości. Szanowny panie pośle, panie dyrektorze Agencji Rynku Rolnego w Krakowie, szanowni księża kapelani, księdze kapelany wojewódzkie, księży proboszczu z Rzegociny, panie starostwo, szanowni panowie komendanci powiatowi, policji, komendy uzupełnień i państwowej straży pożarnej. Panie prezesie zarządu powiatowego w osobie Tadeusza Olszewskiego, panowie komendanci gminni, panowie radni gminy Rzegocina z panem przewodniczącym na czele, drogowie strażacy naszej gminy, panowie, panie zaproszeni goście. Małe ojczyzny uczą się żyć w ojczyznach wielkich. Wielkiej ojczyźnie wróci, kto nie broni i nie rozwija tego, co bliskie, trudno uwierzyć, żeby był zdolny do wielkich uczuć w stosunku do tego, co wielkie i największe w życiu i na świecie. Mocy mojego wystąpienia uczynię słowa księdza Janusza Paściecha, wskazując one na ogromną wartość pracy dla innych ludzi w małych ojczyznach, którymi są wioski i gminy. Najlepszym przykładem i wzorem służby miłości do małej i wielkiej ojczyzny są duchowie strażacy. To oni ofiarnie i bezinteresownie, z wielkim poświęceniem niosą pomoc w trudnych chwilach. To do nich mamy największe zaufanie, strażacy seniorzy. Szczególnie wam. Dziękuję za wieloletnią służbę, która jest wzorem dla dzisiejszych strażaków i młodzieży. Chylę czoła przed tymi, którzy odeszli na wieczną służbę. Szanowny duchowie OSP Rzegocinie, panie komendancie Zatorski z ruchu Zagórę. Dziękuję państwu serca za społeczną służbę. Pomoc w chwilach zagrożenia życia pożarami, powodzią, wypadkami. Dziękuję za dobre serca. Prowadzone akcje pomocowe, finansowe ludziom potrzebującym. Dziękuję za uświetnienie swoją obecnością uroczystości gminy i kościelnej. Szczególnie za oddawanie ostatniej posługi swoim kolegom. Dziękuję za także waszym rodzinom, żonom, dzieciom za zrozumiałość, bo przecież tak często was nie ma w domu i rodzina musi podejmować także wasze obowiązki. Często od ognia nie ją w tej obronie. O twą opiekę złożymy cię proszę. Święty Sławianie Strażacki Patrony, pomagaj naszym drogom walczącym z pożarami. Dodaj odwagi, gdy nam płonie. Otuchaj, gdy już stęsimy wątpliwości. Święty Sławianie Strażacki Patrony, udziel nam męstwa, by ojczystej ziemi bronić, gdy Polska zawoła. Dziękuję za uwagę. Proszę stanąć. Złoty medal za zasługi za pożarstwo otrzymują Stanisław Sajda Syniana, Stanisław Piechy Migatego, Janka Wysytanej, proszę o wystąpienie. Będący poszczak standardowy, proszę wykonujący podejście do poszczególnych.
Pana Jerzy Mirowski, syn Kazimierza, Ryszard Dudzic, syn Tadeusza, Henryk Górka, syn Franciszka i Zbigniew Kępa, syn Władysława. Wyczytamy, proszę o wystąpienie. Proszę bardzo, wystąpienie. Proszę podejść na prawą stronę, proszę dalej. Z udziału zbiórców z pochodzi Cisarz Brzady dekoruje drucha brązowy medalu ze Słowina Pożarnica. Serdecznie gratuluję. Dziękuję za też. Pani Cisarz dekoruje drucha pod znaką Straża Wzorowa. Gratuluję tego wyróżnienia. Życzymy satysfakcji z jego przyznania. Proszę uprzejmie poczuć sztandarowe rozpowiedzącą całość. I z udziału Wydrucha Szkoły SP dekoruje drucha o znaku w Strażach Wzorowych. Gratuluję z satysfakcji przyznanego wyróżnienia. Głos zabierze naczelnik OSP Grzegorz Zimiec, druh Waleta Tatarski. Bardzo proszę. W imieniu swoim i wszystkich druhów odznaczonych chciałem serdecznie podziękować za docenienie naszej służby, naszych obowiązków strażackich i wyróżnienie na przed odznaczeniem. 20 lat. Różne były dzieje naszego kraju, naszej ojczyzny i z tymi dziejami składała się historia Ochotniczej Straży Pożarnej. Pan Wójt przypomniał ten rys historyczny i wobec tego ja będę powtarzał. Ale również w czasach trudnych, w czasach wojennych, w czasach socjalizmu, również Ochotnicza Straż Pożarna, nie zważając na trudności, przetrwała. Zmieniały się środki techniczne, słyszeliśmy, że kiedyś Baron Getz operował pompę ręczną, z tego co wiem, to się nazywała Kiwajnia. Dzisiaj te nowoczesne samochody, choć już nie prosto pod igły, niewątpliwie będą w Waszych rękach dobrze służyć, będą Was wspierać. Stąd też naturalnie powiem rzeczy. Jednym druhom dziękujemy za wieloletnią służbę, ale zwracamy się do młodych ludzi, aby zechcieli wstępować do Ochotniczej Straży Pożarnej. Nie ma drugiej takiej organizacji Rzeczpospolitej, która miałaby takie społeczne zaufanie. To blisko 90% obywateli ufa strażakom. I jestem przekonany, że nigdy tego zaufania nie dowiedziecie. Niewątpliwie strażacy mają prawo liczyć na pomoc, na wsparcie państwa. To wsparcie na pewno jest potrzebne większe. Są w tej nowe projekty zmiany ustawy o ochronie przeciwpożarowej i mam nadzieję, że uda się je uchwalić, tak by trudne przez lata rozwiązane problemy udało się załatwić po myśli strażaków, tak by ułatwiały im te regulacje wykonywanie swoich funkcji. I nie przedłużaj nas. Chcę raz serdecznie jeszcze pogratulować 120 lat, podziękować grupom seniorów, podziękować tym wszystkim, którzy codziennie służą i liczyć na przychylność mieszkańców, że nigdy nie zabraknie młodzieży wstępującej do Ochotniczej Straży Pożarnej. Z jubileuszem składają się różne wspomnienia. Nie mogę sobie darować wspomnienia roku 1997, kiedy Centrum Żeglociny zostało zrujnowane i pierwszymi, którzy pospieszyli z pomocą, którzy pospieszyli odbudowywać piękne centrum Żydociny, byli strażacy. To na zawsze wisi się w mojej pamięci. Chcę wyrazić szacunek i podziękowanie dla samorządu gminnego z panem przewodniczącym Rady Gminy i z panem wójtem za wielką otwartość i życzliwość dla tej organizacji. Wszak zdają sobie na pewno sprawę z tego, iż nie ma drugiej formacji w gminie, która byłaby w takim krótkim czasie do dyspozycji, a w końcu to jest zadanie własne samorządu. Gratuluję z tych 120 lat,
że satysfakcji. Życzę, aby nigdy nie zabrakło młodych, chcących nieść pomoc potrzebującym. Życzę, aby wasza służba zawsze wychodziła Bogu na chwałę, a ludziom na pożyczek. Dziękuję bardzo, panie pośle. Te dwa symbole łączą się w jedno, albowiem działa się nie tylko w obronie, ale również na korzyść tego społeczeństwa i traktuję to jako wasz wkład w budowę takiej Polski, jaką żeście sobie wszyscy wymarzyli. Taką okoliczność dzisiejszego 120-lecia pozwolę sobie teraz na ręce ducha jubilata, tak to chyba było najwłaściwiej powiedzieć, przekazać adres okolicznościowy, który pozwolę sobie teraz przeczytać. Historia ochotniczej Straży Pożarnej dotrwała pełna trudu i wielu poświęceń. Patrząc z perspektywy tych 120 lat, w sercu budzi się uznanie dla kilku pokoleń strażaków. Ten zawód to nie tylko praca, to także pełna wyrzeczeń służba społeczeństwu. Niejednokrotnie naruszali swoje zdrowie i życie, aby nieść pomoc drugiemu człowiekowi. Chciałbym wam serdecznie podziękować za ciągłą gotowość, zdecydowaną postawę i odwagę podczas wykonywania trudnych zadań. Także pozwólcie, że również wszystkim strażakom z gminy Żegocina złożę serdeczne życzenia, dużo zdrowia, dużo sił i dużo, dużo wytrwałości w ich trudnej społecznej służbie na rzecz społeczności gminy Żegocina, jak również społeczności całego powiatu bobieńskiego. Na pamiątkę tego dzisiejszego naszego spotkania chciałbym panu komendantowi ochotniczej Straży Pożarnej w Żegocinie złożyć okolicznościowy adres. Dziękuję serdecznie. Proszę się do pozdrowienia intencji wszystkich strażaków. Stos szczególnych intencji strażaków małopolskich. A ja, mając na świadomości to, że uda mi się przyjechać dzisiaj tutaj, w sposób szczególny chciałem polecać właśnie strażaków z Żegociny, którzy przeżywają ten dzisiejszy piękny dzień jubileuszu 120-lecia. Bo 120 lat to rzeczywiście jest ogrom czasu. Zarówno radosnych, pięknych chwil, jak również na pewno bywało, że i chwil tragicznych, smutnych. I kiedy tak byśmy patrzyli na tę historię 120 lat, to zauważylibyśmy te przemiany, które były i które tutaj słyszeliśmy, które doprowadziły również do tego, że w zmieniających się czasach i zagrożeniach to nie wystarczą tylko same chęci, piękne hasła, nie wystarczą tylko dłonie, ale potrzebne są i samochody, i dobry sprzęt. I również w tej racji chciałem gratulować nie tylko jubileuszu, ale również i tych samochodów, że te wasze starania, te zabiegania przynoszą oczekiwany owoc, taki namacalny, widoczny. Tego wam gratuluję. A żeby nie przedłużać, dostojni jubilaci i wszyscy strażacy obecni tutaj na tej sali, życzę wam przede wszystkim zdrowia, sił, wytrwałości w tej niełatwej, ale pięknej, takiej zaszczytnej i humanitarnej służbie. Życzę wam, aby błogosławieństwo Boże, o które ciągle Boga proszę, przez wstawiennictwo świętego Floriana towarzyszyło wam na co dzień, w tym życiu prywatnym, zawodowym, a także i w tym życiu, w tej służbie strażackiej. Życzę wam jak najwięcej bezpieczeństwa i tym wszystkim, co dobre, piękne i szlachetne, niech każdemu z was błogosławi Bóg. Życzę wam jeszcze raz szczęść Boże, a na ręce szefa, pragnę przekazać również okolicznościowych adres, ale ponieważ dzisiaj świętego Floriana, więc oczywiście nie może być, żeby zabrakło świętego Floriana ode mnie. Niech ten święty Florian czuwa, szczerze broni, broni, no i zachowuje tym, co najlepsze. Wiele zostało powiedziane,
i wspomniano, że zaczęliście ochotnicza straż pożarna zaczęła od pompy. Dziś jest od pompy Gwajcia, który potem woda wspomniał. Dziś jest sprzęt dobry, doskonały, dobre samochody, czyli metody, środki pozostały cele te same. Sprzęt się zmienił. Słuchajcie dalej, ratujcie dobytek bliźni, pomagajcie bliźnim, a by tego jak najmniej było, na te dalsze lata chcę wam życzyć, byście wyjeżdżali tylko do na zawody, a nie do pożaru. Aby jak najmniej tragedii ludzkich przerwało nasze społeczeństwo i aby one się nie odbywały również w was, abyście nie uczestniczyli. Wszystkiego dobrego na dalsze lata, szczęść Boże. Szanowni Państwo, jeszcze kilka komunikatów. Pozwólcie, że odczytam listę sponsorów, która no, musi być odczytana, ponieważ bez ich pomocy nie odbyłaby się nasza protesta. Pozwólcie, drodzy goście, że w imieniu migrantki serdecznie podziękuję za zaciszenie dzwonią obecnością naszego Izraelu. Jak tutaj ksiądz kapitan powiedział, że były różne sprawy, różne były przyjemne, a były także dla mojej działalności, której wziąłem prawie 50 lat, to jest małe, to mieliśmy m.in. takie, że dwa wypadki śmiertelne dzieci, które się spaliły podczas właśnie pożaru, jak również wypadki drogowe, również śmiertelne. Chciałem serdecznie podziękować, pomimo dzisiaj tyle uroczystości, które się odbywają w naszym województwie, czy na powiecie, że jednak znaleźliście chwilę czasu, aby, jak wspomniałem, nas tutaj zaszczycić. Dziękuję.